Moja mama ciągle oglądała Żużel w telewizji. No i jakoś to bardzo mnie to interesowało. Przy okazji bardzo się też interesowała żużlem na co dzień. Mój brat czasami jeździł na zawody żużlowe i po prostu pewnego dnia pojechałem na te zawody z bratem i mogłem oglądać to na żywo. Pamiętam, że ogromnie padało i wydawało się, że zawody się nie odbędą. Poszedł pierwszy bieg i na pierwszym łuku wszyscy zawodnicy upadli. I od tego momentu właśnie to zaczęło mi się podobać z tego względu, że było to, dla mnie to niesamowite, że nieważne jaka była pogoda, nieważne co się dzieje, ci zawodnicy i tak walczą, chcą jechać jak najlepiej. Dużo też spędzałem czasu oglądając ten żużel, oglądając właśnie przede wszystkim zawody Grand Prix. Tak naprawdę wtedy nagrywało się jeszcze wszystko na kasety. Ja potrafiłem każdy Grand Prix na kasecie oglądać do tego momentu, aż taśma się już po prostu nie popsuła. Wiele razy zwracałem na to uwagę, jak to zawodnicy robią, że po prostu walczą na trasie, że się ścigają, że po prostu próbują gonić. To najbardziej mnie zawsze gdzieś tam interesowało, tym najbardziej się od samego początku jarałem. Najbardziej mi się właśnie podobała ta walka na torze. Z okazji urodzin. No, dziękuję. Możemy sobie zrobić. No, chodźmy. Poczekaj, Juka, pierwsze mi zrób. Nie brałeś klucza do sprzęgła? Nie. Chyba wszystko. To jest nie tak, bo mi bije. Jak dodaję gazu, to on tak cały łazi. Ty masz taki biały, czy w kraju taki odcinek, czy masz ten biały? No, kurde, wiesz co, dawniej to był Silco Line, a teraz to już nie wiem jaki. Wiem, że swego czasu się skończyły te białe. No wiem, wiem. Na górę. Z przodu coś słabo było dokręcone. Kulek, tu dwa są do piłowania. No tu jeden jest zrobiony, nie? Proszę? No jeden jest zrobiony, ale tylko jeden. Mówiliśmy, jak są progi, to trzeba je robić. No, a ja nie mówiłem, czy duże, czy małe. Pytałem się tylko, czy te są teraz... się zrobiły po meczu. Jeszcze. No, ja się pytałem, czy po meczu się tutaj zrobiły, ale doszliśmy do wniosku, że trzeba wszędzie, bo przestało ciągnąć, nie? No wiem, no, ale... chodzi o to, że ustalaliśmy coś, nie? Moro to tak mi się kojarzy wojsko, siła, nasz hymn narodowy mi się od razu też kojarzy. Trener Marek Cieślak często gdzieś tam mówi, czy mówił na nas żołnierze. No i też temat jest taki, że żaden chyba zawodnik jeszcze tego nie miał. I tak zauważyłem, że moro przy okazji też jest bardzo popularne, jeśli chodzi o odzież.
No i tak sobie pomyślałem, ciekawe jak to będzie wyglądało na motocyklu żużlowym i na kewlarze. Na początku zacząłem oglądać, jak właśnie wyglądają pojazdy w ogóle w Moro. Najpierw pewna firma okleiła mi właśnie motor crossowy i zdecydowanie wyglądało to lepiej na żywo niż na zdjęciu, więc doszedłem do wniosku, że to będzie chyba fajny pomysł na żużel, na ten sezon. Jeśli chodzi o tory angielskie, bo swego czasu też jeździłem w Anglii, już mi tak nie szło dobrze, to też jest jakby idzie tym, że po drodze zmieniłem gdzieś tam ustawienia w swoim motocyklu i jak dla mnie one idealnie spisują się w Polsce, natomiast w Anglii nie potrafiłem sobie z tym poradzić, no i już na tych angielskich torach tak dobrze mi już nie szło. Tarnów i Szwecja to jest jedna z dalszych dróg i co tydzień przyjeżdżając do domu, mając 3000 km zrobione w ciągu 3 dni, no to jestem dzisiaj jednak starszy i jednak coraz bardziej się też odczuwa. Jeden sezon doszedłem do wniosku, że zacznę sobie już tak odpoczywać od tej Szwecji i zobaczę jak to będzie, czy będzie mi brakowało tej jazdy, czy też nie. No i szczerze mówiąc, no tak jakoś nie brakowało, bo cały czas starałem się trenować w wolnej chwili i było wszystko w porządku i przy okazji doszedłem do wniosku, że jeśli mam swój tor crossowy, to są też możliwości na to, żeby pomagać młodym chłopcom i otworzyć szkółkę. Jeśli chodzi o moją szkółkę, to też potrzebny był sponsor. Udało się porozmawiać z grupą Azoty o tym, żeby zacząć działać właśnie w tej dziedzinie i grupa Azoty właśnie zgodziła się na taki pomysł poprzez nowy program Grupa Azoty Start. No i tak właśnie rozpoczęła się ta praca i w tym momencie musiałem zrezygnować całkowicie ze Szwecji, bo już tego bym wszystkiego nie połączył. Co jakiś czas nawet ktoś mnie zaczepiał tak, nawet trenując na torze w Nowodworzu, na motocyklu żużlowym, na crossowym, ktoś pytał, czy nie można by właśnie przyjść na jakąś lekcję, coś spróbować, jakby pan popatrzył, czy on się nadaje na żużel, czy też nie. No i doszedłem do wniosku, że trzeba właśnie może wystartować, zobaczyć. Tak jak mówię, ruszył program Grupa Azoty Start. No i tak powolutku przychodzili właśnie chłopcy na treningi, na początku dwóch, później czterech, sześciu, a dzisiaj jest ponad 20 adeptów. Jak tylko jest opcja, możliwość, to po prostu zaczyna się tydzień, tak powiedzmy będzie poniedziałek za niedługo. Zaczynam znowu treningi, wracam do Tarnowa, znowu zaczynam treningi z tą młodzieżą. Jak jest tylko pogoda, jest opcja, możliwość, to po prostu trenujemy, jeździmy. Dzień dobry. A właśnie, ślubokręt. Oe, coś jest. Coś wchodzi, nie? Pytaj, no. No bo jak będziesz, słuchaj, jak będę chciał, to przebiję wszędzie. A tak to ja idę z wyczuciem i on mi się zatrzymuje w danym momencie. Ja wtedy mu to zostawiam. Tak, no. O kurde, wiesz, tyle poszło, a normalnie patrz. Tylko tyle, nie? Czyli wiesz o co chodzi. Ja mogę, wiesz, mocno uderzać, ale to mnie zmiesza za bardzo. Bo wiesz, jak jest ziemia ruszona, to ona, wiesz, ma przepuszczalność, a dopiero przy twardym się zatrzyma, ale ślubokręt jest na tyle, wiesz, ostra, mocny, że mógłby się wbić dalej, nie? Więc ja nie uznaję tak, inni, wiesz, ładują z całej siły. Jadek, twoją maszynę było robione, ale na pewno od krawężnika przy samym nie stawa, jakby coś, nie? Józefa. No, nie, no tu robiliśmy ten start, nie? O pierwszej robiliśmy, więc jak jeździ z wodą, no to niestety go też ubija, nie? Ale to jedno, wiesz, albo tam. Miękko.
No dobra, idziemy dalej? Tak. Tak, ale powiem ci, że na początku trzeba jechać tym krawężnikiem. Bo... Myślę, że to za daleko jest. Jeszcze daleko, no. Na pewno tak, tu w pierwszym biegu to sam krawężnik, no nie? Jedziemy, nie? Panowie. Jeśli chodzi o Marcela Gerharta, posiadam dwa silniki. Tylko sytuacja jest taka, że ja jeżdżę na innych przełożeniach, jeżdżę na przełożeniach niższych, małych zębatkach i chodzi o to, że ten motor wtedy potrzebuje naprawdę bardzo dużo mocy. I szczerze mówiąc, w tym momencie jeszcze ten silnik tak mi nie pasuje, jakbym chciał, dlatego on zazwyczaj zostawiam go na treningi. Prawdą jest, że na pewno wytrzymuje te 60 biegów i jest bardzo rzeczywiście stabilny i długowieczny. No natomiast w tym momencie najwięcej używam silników od Jana Andersona i od Petera Jonesa i to są jakby moje główne jednostki, natomiast jeśli chodzi o silniki GTR-ów, no to cały czas po prostu robimy jakieś zmiany i próbujemy na torze. Kiedyś Krzysiek sprzedawał swoje silniki. W tygodniku żużlowym były ogłoszenia, no i ja po prostu zadzwoniłem do Krzyśka z pytaniem, czy nie zostało mu jeszcze coś, bo miałem akurat wtedy problemy sprzętowe i chciałem właśnie zapytać, czy nie ma jakiegoś silnika na sprzedaż, czy na testy. No i właśnie w ten sposób żeśmy się spotkali, żeby przekazać ten silnik i wtedy wymieniliśmy się numerami, już tak ta współpraca od tego momentu się zaczęła. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Cały czas jest coś do załatwienia, jak nie sprawy związane ze sponsorami, to sprawy związane z logistyką, sprawy związane z wykupywaniem licencji, ubezpieczeniami. Zazwyczaj pojawiają się jakieś problemy też, wiadomo, my jako zawodnicy też mamy jakieś tam problemy, że coś tam musi być poukładane konkretnie, jeśli chodzi o przepisy i Krzysiek gdzieś tam cały czas nas informuje, jak to wygląda, wyjaśnia takie sytuacje. Bardzo bym chciał z moją szkółką cały czas się rozwijać. Mam nadzieję, że chłopcy zaczną zdawać licencje i zaczną punktować na początku w młodzieżówkach, a później będą robić postępy do przodu, bo dla mnie to jest właśnie ważne. Bardzo bym chciał, żeby też łapali cały czas te lekcje, to wszystko. Nie muszą robić po komplety punktów, tylko żeby po prostu też się zajawiali tym żużlem, tym speedwayem i żeby jeździli coraz lepiej, żeby z nich wyrastali coraz lepsi zawodnicy. Poza tym mam nadzieję, że będę dobrym, jeśli chodzi o moje marzenia, że będę dobrym mężem i ojcem. I co? I najważniejsze zdrowie, bo tego ani nie kupimy, ani sobie tego gdzieś na loterii nie wygramy. Także mam nadzieję, że to gdzieś tam bym chciał jak najdłużej utrzymać.